Otwieram 22. sesję Rady Miasta w Bartoszycach. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych. Na sesję z obecnych 18 radnych. Państwo radni, pani Joanna Adamczyk, pan Wojciech Prokocki, pani Anna Binięda usprawiedliwili swoją nieobecność. Witam serdecznie wszystkich pani i panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana burmistrza, pana sekretarza, pana skarbnika oraz wszystkich obecnych na sali. 22. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Porządek obrad i proponowany projekt uchwał otrzymywali państwo wszyscy radni. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Jak już wspomniałem, projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2035. Jest to projekt oznaczony numerem 1/22. Otrzymali wszyscy radni. I proszę tutaj panią Lucynę Jędryczka o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2035. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą zmiany terminu spłaty ostatniej raty pożyczki z 2036 roku na 2035 rok. Dotyczy to tego, że umowa będzie zawarta w roku 2020 i dlatego to przesunięcie o rok spłaty. Dziękuję. Dziękuję. Opinia pozytywna. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/22? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 2b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pod tytułem Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 2/22. I tutaj proszę również panią przewodniczącą o opinię w tej sprawie. Przypomnę jeszcze tak, państwo otrzymali autopoprawkę. Opinia będzie pani przewodniczącej wraz z autopoprawką. Komisja odbyła swoje posiedzenie przed sesją i opinia jej jest pozytywna. Już trzeci raz pochylamy się nad tą uchwałą. W autopoprawce zostały zmienione, praktycznie uchwała pozostaje poprzednia, bez zmian, zostały tylko podstawa prawna projektu uchwały. Po artykule 89 ust. 1 dodaje się artykuł 90 ustawy o finansach publicznych. I pozostałe to już omawialiśmy na poprzedniej sesji, więc opinia jest pozytywna komisji. Dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie wraz z autopoprawką. Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 22. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność. Komisje Edukacji.